Szanowni Państwo, jeśli jeszcze ktokolwiek miał wątpliwości, o co właściwie chodzi z tym zamieszaniem wokół genderactwa, to, o ile jest spostrzegawczy, powinien się ich wyzbyć, patrząc na reakcję postępactwa na list biskupów w tej sprawie. Jak zwykle przoduje i ton nadaje niezawodna Gazeta Wyborcza, co jest o tyle dziwne, że wyraża ona poglądy środowiska żydowskiego, no i tych kręgów, które w nadziei na rozmaite korzyści próbują na wszelkie sposoby temu środowisku się podlizywać. Dlaczego akurat środowisko żydowskie w Polsce tak bardzo martwi się odchyleniem episkopatu od zatwierdzonej linii? Gdyby, dajmy na to, taki pan redaktor Dawid Warszawski, który tak naprawdę nazywa się Konstanty Gebert, chciał porzucić judaizm i przejść na katolicyzm, to byłoby to zrozumiałe, że interesuje się opinią katolickich biskupów. Ale przynajmniej na tym etapie nie słychać, by środowisko Gazety Wyborczej zamierzało dokonać konwersji, nawet takiej jak Zelig z filmu Woody Allena. Temu, kiedy tylko znajdował się w towarzystwie murzynów, zaraz ciemniała skóra, a gdy otaczały go kobiety w ciąży, to zaraz i jemu rósł brzuch. Kiedyś za komuny było inaczej. Na tamtym etapie obowiązywał rozkaz o jedności moralno-politycznej umęczonego narodu, więc całe gromady dawnych stalinowców ostentacyjnie kotłowały się po kościołach, a niektórzy nawet demonstracyjnie się chrzcili. Żartowano sobie na mieście, że takiemu na przykład Andrzejowi Szczypiorskiemu pierwszy chrzest się nie przyjął, ale nawet i on nie dawał się nikomu wyprzedzić w gorliwości. Oczywiście do czasu, bo kiedy etap się zmienił i okazało się, że bigoteria laickości znacznie lepiej otwiera ścieżki szybkiego awansu i portfele zachodnich nababów, środowisko skupione wokół Gazety Wyborczej natychmiast zapomniało o swoich nawróceniach i podniosło klangor przeciwko ajatollahom, którzy chcieliby zainstalować w Polsce państwo wyznaniowe. Krótko mówiąc, wszystko wróciło w stare kolejny. Z jednej strony obóz nieubłaganego postępu z semickimi czekistami w drugim, a nawet trzecim pokoleniu, do których doszlusowali obecnie czekiści aryjscy w ramach historycznego kompromisu Chamów z Żydami, a z drugiej znienawidzony przez jednych i drugich Kościół katolicki, którego duchowieństwo lepiej czy gorzej jednak pełni obowiązki szlachty narodu tubylczego. Tymczasem zarówno chamy, które gotowe są służyć każdemu, kto im obieca możliwość pasożytowania na polskim narodzie tubylczym, jak i Żydy zaplanowały dla nas co innego, że to oni będą naszą szlachtą. W tej sytuacji wszelkie próby manifestowania intencji dalszego sprawowania moralnego przywódca w Polsce przez Kościół katolicki wzbudzają wściekłość zarówno u jednych i u drugich. Warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o środowisko Gazety Wyborczej, metody dyskutowania nie zmieniły się od czasów świętego Szczepana. Tak jak wtedy, również i teraz, zamiast rzeczowych argumentów mamy wielki krzyk, który mógłby być znakomitym wstępem do kamienowania, ale to jeszcze nie na tym etapie. Na kamienowanie i inne formy torturowania przyjdzie czas na etapie następnym, kiedy to dla sprawniejszego wprowadzania nieubłaganego postępu ustanowiona zostanie zbrojna dżendermeria. Wszystko to zostało zaplanowane, a na obecnym etapie totalniacka Unia Europejska walczy z rodziną, ponieważ totalniackie państwo nie toleruje żadnej władzy poza własną, a więc również władzy rodzicielskiej. Dlatego też dżenderactwo próbuje wykorzystać państwowy monopol edukacyjny do deprawowania cudzych dzieci na skalę masową. Własnych dzieci dżenderactwo albo wcale nie ma, bo je wymordowało, albo nawet ma, ale niewiele. I nawet gdyby je zdeprawowało do końca, to ta ilościowa zmiana mogłaby nie przekształcić się w zmianę jakościową. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oczywiście, jeśli potrafimy wyciągnąć z tej sytuacji właściwe wnioski. Warto tedy zwrócić uwagę, że dżenderactwo próbuje wykorzystać do swoich celów instytucje państwowe, finansowane ze ściąganych przemocą podatków. Dlatego najskuteczniejszym środkiem, najskuteczniejszym sposobem obezwładnienia dżenderactwa jest odcięcie mu dostępu do naszych pieniędzy, których używa ono
przeciwko nam i naszym rodzinom. Nie ma co liczyć na dobrą wolę naszych okupantów, więc najlepszym i w dodatku nieodwracalnym rozwiązaniem powinna być likwidacja państwowego monopolu edukacyjnego, podobnie jak innych państwowych monopoli usługowych. Tylko bowiem w ten sposób możemy odzyskać władzę nad bogactwem, jakie naszą pracą wytwarzamy, a która została podstępnie przechwycona przez spółkę chamów z Żydami pod pretekstem przychylania nam nieba. Mówił Stanisław Michalkiewicz.